No witam was, moje robaczki. Idziemy do basenu z piłkami. Wiemy, gdzie jest tata, bo sobie zaspoilerowałem oczywiście, bo jestem największym gamoniem, Jezu, na świecie. Więc trzeba wiedzieć, gdzie jest stary. O, drzwi są nagle otwarte, jak miło. Bardzo miło. Dobra. Idziemy do basenu z piłkami. Siema, Jeff. I tak naprawdę chyba kończymy serię. Kiedy tam wchodzę, nie jestem pewien, czy wrócę. Ale myślę, że jestem gotowy jak nigdy dotąd. Mamy 4 z 5. 4 z 5 rzeczy, które możemy znaleźć. Jeffa znowu nie ma. Więc jestem pewien, że mogę zgarnąć good ending. I to w tym momencie. Chodźmy do basenu z piłkami i zakończmy to. Raz na zawsze. Co to za jakiś łysy pan? O nie, to pan policjant to porządku pilnuje. O nie. Zaraz będzie. Hej, dzieciaku. Co ty tu robisz? O tak później porze. Zaraz cię zabiorę do domu. Nie, tylko nie do domu. Ja nie chcę. Co? Dlaczego to jest zamknięte? Ze wszystkich momentów, kiedy Jeff mógł praktycznie... Lepiej się pospieszę i go znajdę. Dobra, where Jeff? Nie, koniec z bieganiem. No dobra, no ale gdzie jest Jeff? Nie wiem, w piwnicy? W kuchni, przepraszam? Halo, Jeff? 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 Where are you? Ja też czuję, że on kurna odwala jakiś cyrk z, nie wiem, ze spankiem, nie? To musi być on, albo siedzi w security office. Mam rację? Jeff? No spoko. Jeff se w pacjansa napierdala. Co tam robisz, Jeff? Jak myślisz, dzieciaku? Pracuję. Ta, pracujesz. Co robisz wchodząc do mojego biura bez pukania? Muszę się dostać do basenu. To znaczy zostawiłem swoją kurtkę w pokoju z basenem z piłkami kilka dni temu. Czy możesz mnie tam wpuścić? Ha, niezła próba, dzieciaku. Masz na sobie dokładnie tę samą kurtkę, którą miałeś, gdy tam wszedłeś. Nie mam, to moja zapasowa kurtka. Druga ma mój portfel. Trochę go potrzebuję, żeby kupić pizzę. Och tak, to też ważne. Proszę, weź klucz. Ale nie baw się znowu w basenie z piłkami. Obiecuję, że będę się trzymał z dala, jak tylko skończę. I tak już nigdy nie chcę tego czegoś widzieć. Takie obleśne, co? Nie masz pojęcia. Co ty chłopce w pasjansa na kurwia? Co jest? Jeff! Why do you play in pasja? Przepraszam bardzo, ty sobie jaja robisz. Ty sobie jaja robisz? Jakim kuźwa cudem ty mnie znalazłeś? Jakim cudem ty się właśnie tam znalazłeś? Dobra. Wygląda to, że te drzwi otwierają się za pomocą jakiejś karty dostępu. Jakiej imprezy był... Okej, czyli musiałem go po prostu... O nie! O no!
Czyli to jest część fabuły. Dobra. Hiding. Nie ma mnie. Nie zgarniesz mnie. Uff. Dobra. Wiemy, gdzie jest tata. Tak, tak, idź sobie. Nie potrzebuję cię. Nie chcę cię tu widzieć. Ale pytanie, gdzie może być karta dostępu? Dobra, nie wiem, gdzie on poszedł i szczerze mówiąc nie chcę wiedzieć, ale wolałbym na przykład wiedzieć, gdzie jest karta dostępu jakakolwiek. I pewnie za chwilę się dowiem. Or not. Tato, jestem! Uwięziona dziewczyna, wypuść mnie stąd, głupi króliku. Hej, wszystko w porządku tam w środku? Zostałam tu zamknięta przez jakiegoś dziwnego królika. Wiesz może, jak mogłabym się stąd wydostać? Znajdę coś. Wygląda na to, że te drzwi się otwierają za pomocą jakiejś karty dostępu. Jakie imprezy urodzinowe mają aż taki poziom zabezpieczeń? Ty się chowaj! A nie odwalasz cyrk. Karty dostępu. Ale pytanie, gdzie jest tata? Co może być? Dziękujemy, zarząd. Nie dziękujemy wam za nic, zarządzie. Coś tam, bla bla bla. Tu musi coś być. Nara. Kurde, security badge'ów im się zachciało szukać, nie? Świetnie. Basen z piłkami. Nie no. Mam dziwne wrażenie, że muszę do Jeffa się wrócić. Ale najpierw znaleźć tatę. Nie wrócę bez taty. Dobra. Oswald, biegnij, nie ma czasu. Ja nie mogę. Został mi jeszcze salon gier ewentualnie. Kurde, no nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Ty tak długo będziesz łaził? Dobra, on sobie już po las. Dobra, security badge. Jakikolwiek security badge. Wydaje mi się, że w ofisie mogłoby coś być, ale nie jestem do końca pewien. Ej, bilety. Kupon. I co? Kupon na prezenty? Stary gamingowy przedmiot. Ledwo widzę ekran. Kto chciałby coś takiego? Konsola do gier.
Nie pamiętam, czy za pomocą konsoli właśnie nie trzeba było otworzyć pewnego miejsca, ale... Okej, coś przeoczam. Odejdź. Dobra, poszedł sobie. Znajdź tatę. Gdzie mnie nie było? Ej, zaraz, chwila. Przecież ja wentem mogę sobie przejść. Kurna, ja to jednak jestem mądry, nie? Ja to jednak mądry jestem. Ej, tu był młotek. Tu zdecydowanie był młotek. Tu jest skrzynka, w której mogę się schować. Nie, mordko, nie ożyją, ale... Skąd się wzięły te wszystkie rzeczy? O, mamy jakiś trop. Wygląda na to, że jest coś wepchnięte do środka jednego z nich. Bye bye, Mr. Afton. Północny motorzysto. Yeah. Dobra. Walimy go na pyrę. Ale tu jest jakaś dziewczynka, więc stary musi też gdzieś być. Karta dostępu. Siema laska. Ej, tu jest vent. Dziękuję, myślałam, że już po mnie. Zanim odejdziesz, szukam mojego taty. Widziałaś go? Nie, nie widziałam nikogo innego, ale słyszałam dziwne dźwięki dochodzące stąd, z wentylacji. Na pewno słyszałam mężczyznę mamrocącego i chrapiącego. Och, dziewczyno, to musi być on. Myślę, że możesz bezpiecznie biec prosto do wyjścia, tylko uważaj na siebie. Okej, powodzenia. Dobra, chwila, bo nie mam piątego artefaktu, że tak powiem. Oswald. No właśnie. Co ja przeoczyłem? No dobra. No to chodźmy i... Nie kombinujmy za dużo. Tu jakaś typiarka jest. Dobra, etykieta z imieniem taty. Nie wiem, gdzie może być, ale... Obstawiam, że pewnie private room. Nie, no, no to na pewno nie. Tato! Tato, żyjesz? Uratuj tatę. Coś mi tu nie gra. Coś musi być. Dobra, ratujmy tatę. Najwyżej będziemy mieli bad ending. Ja postaram się zrobić good ending na następny odcinek. Wygląda na to, że ktoś próbuje się dostać do środka, lepiej się schowam. To jest ten private room cały, tak? Nie, nie zabierzesz go znów. Czyli co? Wracamy. Tylko... Gdzie są zabawki? Jezu, już myślałem, nie?
Są jakieś zabawki niby, ale... Jakbym się teraz tak skitrał? Chowaj się na chwilę. Dzieciaku. Nic. No dobra. Idziemy ratować starego. Tu nasi koledzy też nam nic nie dadzą. Dobra, wbijamy. Dobra, chłop się zbagował. Chyba, że... Tutaj? Tato? Tato? Nie. Nie jest martwy, proszę. Nie może być martwy. Dawaj. Oswald, co? No i to jest bad ending. Yeah. I mamy bad ending. Okej. Przyjęcie pełne żalu. Kontynuuj. Nowa muzyka zblokowana. Jadalnia Jeff z pizza, jedzenie Freddy Fazbear z pizza. Spoko. Dobra, zróbmy w tym odcinku kilka endingów. Bo widzę, że trochę mamy tych endingów do zrobienia. Więc wracajmy, znajdujemy ojca. I teraz tak. Nie wiem na razie, gdzie znaleźć tą zabawkę taty. Znaczy tą plakietkę taty, więc zaraz się tym zagłębię bardziej. Dobra, to tu ciebie już ten. Bla, bla, bla. Chyba, że... Czekaj. Coś tu może... Nie? Nic. Kompletnie. Dobra. Uwalniamy starego. O, endoszkielet. Dobra. Chowamy się. Dobra, niech ta animacja po prostu przeminie, zabierze tatę i spylamy dalej. Więc może być tak, że zgarniemy w sumie dzisiaj 3 endingi. No na to wygląda, 3 endingi dzisiaj zgarniamy. Jeśli się uda w ogóle zdobyć jedno z tych ostatnich zakończeń, nie? Ten good ending. Coś mnie tutaj nurtuje, ale... Nie wiem. Zabawki? Jedyne co mi świta to chyba właśnie tutaj. Tutaj to chyba będzie tu. Dobra. Co się stało? Dlaczego nie czuję swojego... Mój głos. Co jest nie tak z moim głosem? Okej. Uratuj tatę. Oj. Dlaczego są przyjaźni? To jest jeden z tych endingów.
Z kogo mnie uważają? O nie. Czy my teraz staliśmy się Springbonim? O, hello kumplu. To... Czym jestem? Koniec gry. Kim jestem? Okej. Czyli to jest kolejny ending, okej. Kolejny przedmiot? W tych prezentach nie ma nic więcej. Mam nadzieję, że to tylko dekoracje, w przeciwnym razie jakieś dziecko będzie miało najgorsze urodziny w życiu. Jeśli dobrze myślę, to tu gdzieś coś musi być jeszcze. Musi być. Tylko co? Wszystkie plakaty i zabawki tych postaci. Dlaczego nigdy o nich nie słyszałem? No właśnie. Hej! Mamy good ending. Identyfikator taty z pracy jest tutaj. Dobrze ukryty. Nawet. Siema. Wyglądasz na taką, co by była mocno wkurzona. Taka, dlaczego ja musiałam tyle czekać? To jest na pewno to. Dobra, wbijamy po ojca. I skoro mamy przyściutko, bo mamy przyściutko, tak? Hello, my name is Dad. Hi, my name is... Chiki chiki Slim Shady. Wróć, wróć, wróć. O, ma fa... Nie zgarnę tego. Nie zgarnę tego. Chyba, że mi się uda. Ale nie wiem. Dobra, springi, dawaj. Bonnie. Spring Bonnie. Jak nie zgarnę właśnie tego zdjęcia, no to ja nie mam co liczyć na good ending z ojcem. Bogam, niech będzie to zdjęcie. Jest! Co to? Zdjęcie? Wygląda na dość porysowane. Dziwne zdjęcie. W innym biurze. Czy to gdzieś we fle... William Afton z... tym. Z... Boże, ja go miał Henrym Emily. O, fuck. O, dobra. Udało się. Czyli mamy trzy zakończenia. Resztę zakończeń, a raczej kolejne zakończenie będę po prostu ogarniał w kolejnym odcinku. Cika mi się tutaj uaktywniła. Superancko. Dobra. William się wkurwił. William się wkurzył. I polata ręce. Jak mi przykro. Oj. Papa. I trzy zakończenia w jednym odcinku. Dla mnie git. Udało się. Dobra, tata, żyj. Ojciec. Tato, tato. Nie. Nie jest martwy, proszę. Nie, nie może być martwy. Co to? Co to do cholery jest? Co się stało, Oswaldzie? Więc ukryłem się w basenie z piłeczkami, żeby zrobić ci kawał. Czego nie powinienem był robić. Przyszedłeś mnie szukać i poślizgnąłeś się na piłce. Musiałeś mocno uderzyć się w głowę, kiedy upadłeś. Ty mały gnoju, nie możesz tego kłamywać, taty. Przepraszam, tato.
Nie chciałem, żeby sprawy wymknęły się pod kontroli. Przyjmuję twoje przeprosiny, Oz. Ale masz rację. Nie powinieneś był tego robić. Chodźmy stąd. Jesteśmy nieźle poobijani, Oz. Co się stało? Nie pamiętasz niczego? Cóż, biorąc pod uwagę tę ogromną kulę na mojej nodze. Nie. Och. Byłem zły na ciebie, że znowu się spóźniłeś, żeby mnie odebrać, więc postanowiłem się przed tobą schować, żebyś był tak samo wkurzony jak ja. Poślizgnąłeś się na piłce i straciłeś przytomność od uderzenia. Przepraszam, tato. Och, Oz. To ja powinienem przeprosić. Ostatnio nie byliśmy wobec ciebie fair. A to do mnie i twojej mamy należy, żeby cię uszczęśliwić. Od zamknięcia młyna na pewno nie wywiązają się z mojej części umowy, więc... Myślę, że czas, żeby mama i ja porozmawiali o przeprowadzce gdzieś, gdzie będzie lepiej, dla nas wszystkich. Nawet dla babci. Jestem pewien, że gdzieś tam jest przemysłowa folia bąbelkowa specjalnie dla niej. O, naprawdę? Naprawdę. A teraz chodźmy cię opatrzyć. Tato. No tak w ogóle myślę, że mogę być zawieszony w szkole. Co? Jack. Ej, właśnie, bo jest jeszcze scena po napisach z Jeffem. Czy mogę pominąć scenę po napisach, czy tak niezbyt? Mamy Jeffa. Co? Lepiej, żeby nic się nie stało temu dzieciakowi. Okej. No to po Jeffie. Yeah. Okay. To by było na tyle. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Do następnego odcinka. Pa, pa. Pa, pa, pa.